Cześć Strzelcu, witam Cię cieplutko, zapraszam Ciebie na horoskop tygodniowy od 6 do 12, to znaczy od poniedziałku do niedzieli sprawdzimy sobie dzień po dniu, jaki to będzie tydzień plus energia miłości, energia pracy Strzelec Strzelec Strzelec, horoskop tygodniowy od poniedziałku i tu mamy pierwszy dzień poniedziałek pracowicie wtorek Środa, czwartek, piątek, sobota i niedziela ustrzelce. I kochani, tak. Poniedziałek, jak mówię, wygląda tutaj na pracowite, jest trójka denarów. Ale nie bój się, w tej pracy nie będziesz sam. Jeżeli chodzi o sprawy, czy zawodowe, czy praca w domu, czy praca nad czymś, tutaj ktoś się udzieli też. Także ktoś cię spyta prawdopodobnie o to, czy świetnie sobie radzisz, czy ci pomóc. Także tutaj jest raczej w grupie ta praca. Pracujemy razem nad czymś. Także dzień jest dobry, dzień, w którym masz dużo energii, żeby pracować, dobrze się czujesz, nic ci nie dolega, i tak naprawdę masz taką dobrą energię skupienia na czymś, co robisz, w projekcie, czy na czymś, tak bardzo chętnie na osoby, które. Mają dzień w domu, to będą miały na czym się skupić. Bardzo chętnie, jakby podejdą do tej pracy, strzelce. Wtorek, z siódemka buław, i tutaj, jak to przystało na siódemkę, no i widzisz tutaj, on poukładał te buławy naokoło. No nie chce dać podejść komuś z zewnątrz do siebie, z jakiegoś powodu. Może ludzie. Chcieli jakby e, przyciągnąć jego na własną stronę. Może mówili coś, co mu się nie do końca podobało, tak? No, jest uparcie tutaj, się odizolował. E, tak powiedzmy e, w cudzysłowie się odizolował, bo każdy mógłby przejść przez te buławy, ale jednak pokazuje, że jest niezadowolony, tak? Pokazuje, mówi, że nie podchodźcie. E, Uparcie tkwi przy czymś, to znaczy, że strzelec może tego dnia we wtorek mieć do czynienia z jakąś taką osobą, która coś jak powiedziała, nie chce zmienić zdania. Wiesz, to może być w rodzinie, może być w jakiejś relacji. Zobaczymy potem energię miłości, czy to będzie w miłości. No, ale możesz mieć do czynienia z kimś takim zewziętym. Też jest tu jak najbardziej Twoja energia, także nie jest łatwo komuś Ciebie przekonać do rzeczy, których nie chcesz robić. Jak coś postanowiłeś, powiedziałeś i mówisz tak. To tak, 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 dobra, ja Cię słucham, ale pamiętaj, co ja powiedziałem w punkcie pierwszym. No i tak odnosisz, tak jakby odsyłasz wszystkich do tego punktu pierwszego, a tam powiedziałeś, że ostatnie zdanie należy do Ciebie. I co z tego, że słuchasz kogoś we wtorek, a i, i tak zrobisz po swojemu? Jeszcze możesz to nawet zaznaczyć, że ja już tak powiedziałem. Środa, po tym jak będziesz się izolował, to w środę zostaniesz sam No ale jest karta pustelnika, pamiętaj, że jeżeli będziesz tego dnia ochoty miał pobyć sam To jest tylko twoja decyzja, to nie oznacza, że cię otoczenie odizoluje Bo pustelnik to jest jego własna, hermity decyzja, że on po prostu postanowił pobyć sam Udać się ze swojej samotnej izolacji czy gdziekolwiek i przemyśleć pewne rzeczy, pobyć ze sobą Przemyśleć y, sprawy ostatniego czasu, co tam się działo w życiu, skupić się na własnych pragnieniach, skupić się na swoim wnętrzu, na rozwoju. No, to w zależności od ciebie, jak ten dzień spędzisz, ale raczej to nie jest dzień, gdzie będziesz lgnął mimo, że strzelcu lub towarzystwo. Niekoniecznie będziesz lgnął do ludzi. I teraz przychodzi czwartek z dwójką buław. Z jakąś fajną. Energią wyboru, łatwego wyboru, pamiętaj, bo dwójka była to jest bardzo łatwy wybór. To znaczy, w czwartek pojawi się coś, co będzie dla ciebie atrakcyjne na tyle, że będziesz chciał coś zacząć. I to będzie, nie będziesz musiał na tym za długo myśleć, ani nic tracić, że ktoś ci coś zaproponuje, jeżeli chcesz to, to musisz oddać to. Nic takiego. To jest bardzo łatwe. To tak jakbyś na przykład mm, pisał książkę wcześniej i przychodzi czwartek i ktoś mówi do Ciebie, że a weź pod uwagę, może napiszesz jeszcze jeden rozdział. A Ty sobie tak myślisz, czemu nie? Ja? Tyle pisałem, to i napiszę jeszcze jeden rozdział. Także to jest dość taka łatwa decyzja dla Ciebie. Nawet miła, nawet przyjemna. Piątek mamy tęsknotę. Tęsknotę za uczuciem, które odeszło. Odeszło razem z tą osobą. Skończyło się, ponieważ nie tyle, że ono umarło Was, tyle, że między Wami mogło to się skończyć z powodu dystansu, z powodu tego, że poszliście w innym kierunku, na przykład zawodowym i z tym była związana przeprowadzka, wyjazd za granicę, czy, wysz, czy na przykład wyszliście za mąż lub się ochajtaliście, ożeniliście także Wasze drogi z jakichś powodów się rozeszły. Do, dorośliście, dojrzeliście, no i ta młodzieńcza miłość, przyjaźń hmm, może trwać w waszym sercu, ale fizycznie jej nie ma. No i w piątek sobie o tym przypomnisz. Dlaczego? Ponieważ może zatęsknić oglądając zdjęcia. Może ci coś przypomnieć, jakiś zapach, jakaś, jakaś potrawa. A może ta osoba napisze. Jakaś taka jest tęsknota. Ewentualnie w niektórych sytuacjach też czuję, że na kogoś będziesz patrzeć i coś ci się przypomni. Twoja przeszłość, twoje młode lata, te poprzednie lata, bo jak jesteś młody, to te jeszcze te młodsze lata. E, sobota Radosna jest, bo mamy tutaj trójkę kielichów. Możesz pójść gdzieś na imprezę. Malutka taka imprezka sobie tutaj się pośmiać, pożartować, tak? Pobawić się na pewno, bo to jest pierwsza sprawa to bawimy się. Także sobota jest też odczuwam u strzelca bardzo fajna. Niedziela, w niedzielę możesz dostać wiadomość lub tą wiadomość pisać, ale to nie jest taka sobie wiadomość, którą wysyłasz każdego dnia, tylko to jest coś jakbyś się do tego przybierał coś ważnego. Jeśli byś na przykład zajrzał, no bo wiesz, listonosz chyba nie pracuje w niedzielę, ale na przykład o skrzynka mailowa, tam gdzie nie zaglądałeś, może się okazać, że tam coś jest ważnego. No, jest gdzieś jakaś wiadomość, może być ona urzędowa, związana coś z Twoją pracą, z Twoją pasją, tak? Nie do końca to jest, czuję, żeby to chodziło o coś takiego przyjemnego, związanego z miłością. Bardziej to jest coś takiego, coś, że dzięki temu mógłbyś coś zrobić w sprawach zawodowych, czy finansowych może nawet, wiesz? Zobaczmy sobie strzelcu energię pracy. Mak. Świetnie. Możesz przyciągnąć wszystkich, którzy byli przeciwko Tobie, teraz na swoją stronę. Bo mak to jest świetny mówca. Zobacz, jak oni tutaj wszyscy do niego lgną. Nieważne, czy, y, czy wiewiórka, czy... ciężko poznać po tych rysunku, kto to jest, czy koza, czy jakiś tam koń, baran, kaczka, oni wszyscy idą do niego, tak? Bo on jest ciekawą osobą. Dlatego w pracy, y, wiesz całą wykorzystaj tę energię, bo możesz zachęcić. Yy, swoją osobą do czegoś, żeby cię ktoś przygarnął do pracy, czy dał ci jakiś projekt się wykazać, czy żeby cię zatrudnił. Także tutaj energia jest świetna, umiesz mówić. Umiesz mówić. Energia miłości, energia miłości też jest przyjemna, bo jest paść kielichów, jest lekka, swobodna, także może ktoś ci się spodobać tego dnia. Na przykład znajdziesz sobie gdzieś tam jakiegoś swojego idola i pomyślisz, o, jaki on jest piękny. Także przyjemnie jest, bardzo jest przyjemnie. Też możesz czuć się w tym tygodniu, że chcesz okazywać te uczucia. One są w tobie, one rosną. I chcesz po prostu powiedzieć światu, jaki on jest piękny albo jakiejś osobie, jaką bardzo lubisz. Także życzę dla strzelców naprawdę udanego tygodnia. A przede wszystkim dziękuję tym, co zostawia jakieś komentarze, lajki, serduszka na TikToku i na YouTube. Buziaczki, kochani, trzymajcie się. Pa! Pa-pa!